Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej pani poseł Małgorzaty Janowskiej. Tematem dzisiejszej konferencji będzie temat dosyć szeroki, o zasięgu ogólnopolskim, ale bardzo związany z naszym regionem, z zakładami, które funkcjonują na naszym terenie, czyli kopalni Bełchatów i elektrowni Bełchatów. Tematem jest generalnie działalność różnego rodzaju grup aktywistów, którzy w ostatnich latach, w ciągu ostatniego roku, dwóch lat bardzo mocno, intensywnie pracują nad tym, żeby dosyć uciążliwie tutaj wpływać na działalność naszych zakładów. Chodzi tu generalnie o grupę aktywistów z formacji Greenpeace i generalnie tego będzie dotyczyła konferencja, ale szczegóły przekaże pani poseł Małgorzata Janowska. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przekazać, bo w dniu dokładnie dzisiejszym została wysłana specustawa do premiera Mateusza Morawieckiego, ale również do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Specustawa dotyczy właśnie tego, co tutaj przed chwilą powiedział pan Karol Kostrzewa. Specustawa dotyczy właśnie tych działań, które ostatni czasy mieliśmy na terenie elektrowni Bełchatów, bo głównie faktycznie ten zespoły aktywistów z Greenpeace faktycznie działały na terenie elektrowni Bełchatów. Chodzi o to, że na chwilę obecną nie było specjalnej ustawy, nie było specjalnego punktu karnego dla osób, które zakłócały tak naprawdę funkcjonowanie naszych zakładów, czyli w tym przypadku elektrowni Bełchatów. Przykład mogę powiedzieć, że 27 listopada 2018 roku grupa aktywistów targnęła postrzeżenia, ale podszywając się pod jedną, pod pracowników jednej ze spółek zależnych od elektrowni Bełchatów i kopalni oczywiście Bełchatów, wtargnęli na teren elektrowni Bełchatów, weszli na komin i się tam oczywiście zainstalowali. Przebyli tam oczywiście dwa dni, co spowodowało nie dość, że zakłócenia w funkcjonowaniu całej elektrowni, spowodowało zwolnienia z pracy pracowników, którzy nie zweryfikowali dość ostrożnie tych aktywistów i to spowodowało bardzo duże uciążliwość dla pracowników właśnie tej spółki. Niestety kara, jaką otrzymali, jest prześmiewcza, bo było to oczywiście zarzuty z artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenie miru domowego. Nie ukrywam, że wielu pracowników elektrowni kopalni wspominało ten problem i mówiło o tym problemie, że faktycznie istnieje, że to nie jest współmierna kara za to, co te osoby po prostu uczyniły. Niestety w naszym prawie nie ma jakiegokolwiek artykułu, który moglibyśmy się tutaj posunąć i faktycznie z niego korzystać. Niestety są różnego rodzaju akty terrorystyczne, które mogą również wykorzystać te nasze braki w prawie i ze swojej strony właśnie wnioskowałam tutaj do właśnie premiera, jak również ministra sprawiedliwości o to, żeby taki artykuł powstał i żeby faktycznie była kara współmierna nadużyciom, jakie te grupy wykonały. Ja pozwolę sobie przeczytać pismo, które właśnie skierowałam właśnie do tych dwóch panów. Szanowny panie Mateuszu Morawiecki, prezesie Rady Ministrów, szanowny panie Zbigniewie Ziobro, minister sprawiedliwości. Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, zwracam się do panów z prośbą o podjęcie niezbędnych kroków legislacyjnych mających na celu skuteczne zabezpieczenie bezpieczeństwa pracy obiektów infrastruktury krytycznej państwa. Brak jest w obecnym porządku prawnym przepisów umożliwiających karanie osób zakłócających ich funkcjonowanie, co może narazić nas na poważne ryzyko strat finansowych, a nawet zagrożenie zdrowia i życia obywateli. Przykładowo grupa aktywistów Greenpeace, która 27 listopada 2018 roku wtargnęła na teren elektrowni Bełchatów, wspięła się na chłodnię kominową i rozpoczęli dwudniowy protest przeciwko spalaniu paliw kopalnianych. Postawiono zarzuty z artykułu 193 kodeksu karnego, naruszenie miru domowego. Cała akcja zdezorganizowała pracę przedsiębiorstwa, a także naraziła na niebezpieczeństwo pracowników elektrowni i wszystkie osoby świadczące pracę na terenie elektrowni. Jednocześnie nie wydaje się proporcjonalne ściganie podobnych przestępstw w artykułu 115 kodeksu karnego,
przestępstw o charakterze terrorystycznym. Obecna luka w przepisach kodeksu karnego może stanowić zachętę do prowadzenia podobnych metod wojny hybrydowej przeciwko Polsce z wykorzystaniem zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych zarządzających przez obcokrajowców lub wprost przeciw organizacji z innych państw. Na pracownikach bełchatowskich kopalni i elektrowni, a także pracujących w innych obiektach strategicznych ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Nasze przedsiębiorstwa pracują w reżimie pracy czterobrygadowej przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, dostarczając Polakom około 20% zużywanego prądu. W związku z powyższym proszę o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją kodeksu karnego polegającą na typizacji nowego rodzaju czynu zabronionego, stworzenia zagrożenia funkcjonowania obiektu lub systemu infrastruktury krytycznej państwa. Z poważaniem poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Janowska. Chciałabym pokazać oczywiście to pismo. To pismo dzisiaj trafiło, bardzo zależy nam dokładnie na specustawie i myślę, że tutaj wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom wszystkim pracownikom, nie tylko elektrowni i kopalni Bełchatów, ale również innych spółek Skarbu Państwa, które faktycznie ciężko muszą pracować na swoją renomę, ale również dla bezpieczeństwa naszego kraju. Pismo wpłynęło dzisiaj? Dokładnie. Dzisiaj zostało wysłane do premiera poprzez system, który nam to umożliwia. Kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi? Mają 2 tygodnie na odpowiedź na takie oczywiście pismo. A czy rozmawiałeś Pani osobiście z Panem Premierem lub z Panem Ministrem odnośnie właśnie tego pomysłu, tego zapotrzebowania, tego pisma? Tak, jak najbardziej. Te pomysły i oczywiście rozmowy były już wcześniej wykonywane, czyli rozmowy trwały. W tej chwili tylko i wyłącznie chciałam to usankcjonować, czyli pokazać i przekazać oficjalne stanowisko tutaj moje w tym zakresie. A możemy się dowiedzieć, co z tych rozmów wynikało, czy to jeszcze jest jednak jakaś tam sfera niejawna? Chciałabym na razie pozostać, jeżeli chodzi o odpowiedź tutaj ministra i premiera w tajemnicy, bo nie ukrywam, że będzie na pewno zmiana w kodeksie, ale chciałabym tutaj na razie nie mówić o szczegółach, jak będzie to wyglądało. A czy są jakieś takie kierunki, w których chciałaby Pani, żeby to podążyło? Bo u nas faktycznie sytuacja z organizacjami proekologicznymi, które się tak nazywają, jest troszeczkę jakby groteskowa, jeśli chodzi o faktycznie kary, bo tak jak Pani zwróciła uwagę, jest potencjał zagrożenia terrorystycznego nawet w takich działaniach, może niekoniecznie ze strony Greenpeace, ale innych organizacji potencjalnie mogących zaszkodzić. Z tego, co rozmawiałem osobiście nawet z działaczami Greenpeace, wygląda to tak, że kiedy zostają złapani na kominie, dajmy na to, jednej elektrowni, mają faktycznie zarzuty postawione na naruszenie miru domowego i muszą podpisać deklarację, że nie wejdą na ten komin jeszcze raz. Jedna z działaczek powiedziała, że podpisując tą deklarację wiedziała, że za rok, co zrobiła zresztą, wejdzie na komin chłodni w kopalni Turów. Rok po roku, bez żadnej konsekwencji ponownie. Myśli Pani, że jaka kara mogłaby odstraszyć? No w chwili obecnej faktycznie kary nie ma. Kara nie odstrasza za takie działania. Jaka kara mogłaby odstraszyć? Raczej ciężko powiedzieć, jaka kara by odstraszyła, bo wiadomo, że te grupy działają mimo wszystko, ale są na przykład inne kraje europejskie, Unii Europejskiej, na przykład Niemcy, którzy nie dają takich kar, tylko to bardziej współmierne i działają faktycznie i traktują te osoby jak potencjalnych terrorystów, więc my musimy też zadbać o swoje zakłady pracy i musimy zadbać również o swoje spółki Skarbu Państwa. Czy w takim razie według Pani powinno podejście być do osób, które organizują takie akcje, powiedzmy, nazwijmy to bardziej siłowe rozwiązania, chociażby takie jak to gdzieś miały jedna z sytuacji podobno za wschodnią granicą gdzieś w Rosji, kiedy organizacja właśnie chyba Greenpeace również, która wtargnęła na platformę wiertniczą, została skazana praktycznie na pozbawienie wolności? Na pewno zmiany muszą być. Nie może to być na tej zasadzie, że z artykułu kodeksu karnego 193 zakłócenie miru domowego, no bo to na pewno nie straszy te osoby i one nie czują się raczej nie czują się, że mogą nie wchodzić na ten komin. Muszą być na pewno kary bardziej współmierne. Ja nie umiem powiedzieć, jaka będzie decyzja akurat rządu, jeżeli chodzi o karanie takich osób, ale na pewno musi być zaostrzony kodeks karny i te osoby muszą czuć faktycznie obciążenie i żeby takich rzeczy nie wykonywały. Czyli prawo ogólnie mówiąc, wobec tych ludzi, brzydko nazywając terrorystami, powinno być o wiele surowsze. Dokładnie.